Gdy już zamek Czocha mamy za sobą, do Świeradowa Zdroju zajechaliśmy, bo tam ponoć piękna pijalnia wody mineralnej. O wodzie nic nie mogę powiedzieć, bo mieliśmy zapas własny, ale o pijalni wyrażam słowa uznania. Obiekt ci ten z drewna wewnątrz jest zrobiony zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz. Jego korytarz jest bardzo szeroki, co pozwalało kuracjuszom swobodnie spacerować, popijając lokalną wodę mineralną. Choć to były godziny wczesno-popołudniowe, jakoś tłoku tam nie było. Okazuje się, jak już we wszystkich zdrojach, nie ma darmowego dostępu do lokalnej wody mineralnej. Za każdy łyk, każdą butelkę trzeba słona zapłacić. Mieliśmy nadzieję, że wypijemy kawę i zjemy dobre ciastko w kawiarni ulokowanej w pięknej świeradowskiej pijalni. Oczywiście taka możliwość istnieje, ale cena tej przyjemności była nieadekwatna do przyjemności, jaka by nas czekała. Zapewne na deptaku będzie taka sama kawa i może świeższe ciastko za bardziej logiczną cenę. Dlatego też jeszcze trochę spaceru w pijalni, zastanowienie się, czy zagramy w szachy i wychodzimy na zewnątrz, by na dom kuracyjny popatrzeć i deptak zwiedzić. Charakterystyczne budownictwo dolnośląskie i w Świeradowie Zdroju istnieje. Widać, że już nastąpił tu czas, by zadbać o kulturę regionalną, która nie zawsze była tylko polska, ale bardziej niemiecka, a właściwie dolnośląska. Już zmęczeni do kawiarni weszliśmy, by odpocząć i być obsłużonym przez młodą kelnerkę mówiącą bardzo po ukraińsku. Widać do ciotki czy wujka przyjechała i postanowiła popracować.